krótkich słowach, proszę Państwa, o świętym związanym z naszym regionem, z naszym krajem też od 10 wieków. Dzisiaj Kościół katolicki obchodzi uroczystość świętego Wojciecha, patrona Polski, a z nami przy telefonie wybitny poznański historyk, mediawista, profesor Tomasz Jasiński. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry Państwu, no niewybitny, tak jakiś tam jest. No już proszę nie żartować. Święty Wojciech był jednym z młodszych dzieci książęcej pary Sławnika i z Szyżysławy. Urodził się w 956 roku w Libicach. Ponoć był bardzo urodziwym dzieckiem. Po tym jak zachorował, rodzice obiecali za wyzdrowienie oddać go Bogu. I tak to się chyba stało, prawda? Tak, bo potwierdzeniem jest jego imię. Przewidywano dla niego z całą pewnością, oczywiście to mówi jeden z żywotów, ale przewidywano dla niego, i to wiemy, karierę rycerską, dlatego że on ma imię Wojciech, czyli to jest taki, będzie takim dzielnym żołnierzem, że będzie cieszył tym swoim męstwem innych, czy napełniał radością innych żołnierzy wojów, no bo to byli wojowie, prawda? Mhm. Tak to wyglądało i rzeczywiście musiano go, zachorował i wtedy stał się tak zwanym oblatem, czyli to jest od łacińskiego słowa ofero, przedkładam, ofiarowuję. Rodzice w czasie takiej strasznej choroby kładli dziecko na ołtarzu i mówili: Boże, jeżeli dasz mu zdrowie, nie zabierzesz go zaraz do siebie, no to my zrobimy wszystko, żeby on oddał się tobie na służbę. No i tak się stało. Swoją drogą, jakie posłuszne były te dzieci wtedy. W 983 roku, już 27-letni wtedy Wojciech Adalbert został mianowany biskupem praskim. Do swojej stolicy miał wejść boso. Znany był też ze skromności, miłosierdzia, umiłowania, ubóstwa. Sypiał, co mnie też mocno poruszyło, sypiał na gołej ziemi, proszę Państwa. Nigdy nie kładł się syty, wstawał wcześnie, modlił się gorliwie i nie oszczędzał nóg, regularnie odwiedzając domostwa ubogich, więzienia, w szczególności targi niewolników. Temu zresztą się przeciwstawiał, no i narobił sobie wrogów, musiał opuścić Pragę, został na Awentynie i tam przyjął habit benedyktyński. Mówię o tym, bo to dosyć chyba ważna kwestia w jego życiorysie. Później wzywali go do Pragi, odwoływali i tak dalej, to już pominmy, ale ostatecznie prawdopodobnie najpóźniej w styczniu 997 roku przybywa do księcia Bolesława Chrobrego. I co dalej, panie profesorze? Co później? Miał możliwość, powinien wrócić do Pragi, ale on jednak wyprosił u papieża i u swojego metropolity, arcybiskupa Mogunskiego, aby jednak mógł udać się na misję. I chodzą różne słuchy. Jedni mówią, że miał się udać do Wieletów, inni, że do Prusów, ale oczywiście, jak wiemy, udał się ostatecznie do Prusów. Bolesław Chrobry przyjął go bardzo gościnnie i serdecznie, zaopatrzył w 20 wojów i razem z nimi udał się do Gdańska. Chociaż później miał im podobno podziękować, jeśli mogę się wtrącić, tym wojem. Tak słyszę, tak gdzieś czytałem. Że zrezygnował. Podziękował im. Panie redaktorze, tak rzeczywiście było, ale do Gdańska razem z nim jechali. Dopiero jak już się udał, i zresztą bardzo słusznie, to było nawet z punktu widzenia jakiegoś dzisiejszego, że nie wkroczył z żadną siłą zbrojną, tylko jako bezbronny człowiek, jedynie z Boguszą, i z bratem, prawda, Radzimem. Także to nie było, była to zupełnie pokojowa misja i przez tłumacza, bo musimy pamiętać, że Prusowie mówili językiem zbliżonym do Łotyszy i do dzisiejszych Litwinów. Był to język dla Słowianina bardzo niezrozumiały. Chociaż on znał kilka języków, tak na marginesie. Tak, znał kilka języków, na pewno bardzo dobrze, bo się kształcił w jednej z najlepszych ówczesnych szkół w Magdeburgu. Potem oczywiście przebywał we Włoszech. Znał on z całą pewnością bardzo dobrze łacinę. Znał oczywiście język słowiański. Nie mówił, bo gdzieś przeczytałem, że też znał język wielecki. Między czeskim a wieleckim, polskim wówczas nie było jeszcze żadnej różnicy. To jak między gwarami. Natomiast był człowiekiem uczonym, Otryk był jego mistrzem, to był wybitny uczony X wieku. Natomiast tam
do dzisiaj nie wiemy, to znaczy wiemy, że to moim zdaniem to było południe, na południe od dzisiejszego Elbląga, tam no, doszło do tego nauczania świętego Wojciecha, no, nakazano mu opuścić Prusy, no a potem oczywiście ten jeden z kapłanów pruskich nie mógł jednak tej konkurencji wytrzymać i zaatakował je z uzbrojonymi ludźmi i został święty Wojciech zabity. Niektórzy też mówią, że został oczywiście w Sambii. Zginął na pograniczu miasta, Królewca. Byłem tam i widziałem, tam stoi piękny krzyż też wykonany, niegdyś fundowany przez polskich arystokratów w XIX wieku, ale teraz po upadku komunizmu, mimo że tam jest, no wiadomo, Rosja niezbyt dzisiaj przychylnym okiem patrzy na jakiekolwiek związki z Polską, jest przez Mostostal z Elbląga wykonany krzyż, który widziałem. A jaką rolę później odegrał w jego życiu Bolesław Chrobry? To znaczy tak, musimy pamiętać, że rola świętego Wojciecha była ogromna i w dziejach Czech, również w dziejach Włochu, w Italii, również w dziejach cesarstwa. Był to intelektualista, którym zachwycali się i papież, i cesarz Otto, budował na różniejszego rodzaju kościoły, relikwie, kult był w całej Europie, wszyscy byli pod wielkim wrażeniem, ale dla Polski to był największy, jakby można powiedzieć, spłynęły łaski z tego względu, że można było założyć metropolię i Otto III, jak wszyscy wiemy i uczymy się od szkoły podstawowej, w roku 1000, w miesiącu marcu przyjechał tutaj i został, tu ogłoszono powstanie metropolii gnieźnieńskiej. To był wielki sukces, dlatego że nasze biskupstwa, które wówczas jeszcze dodatkowo powstały, wiemy, że biskupstwo poznańskie już istniało, było starsze niż metropolia w 968 roku, ale nie istniały biskupstwa wrocławskie i biskupstwa krakowskie. Te terytoria, Śląsk i tutaj mówię Małopolska, Śląsk należał do metropolii praskiej, a ten należał do metropolii ołomunieckiej. No i to było wielki sukces Bolesława Chrobrego, że wszystkie ziemie wchodzące w skład państwa polskiego udało mu się, plus jeszcze musimy pamiętać o Pomorzu, o Kołobrzegu, o tym biskupstwie, których podobno, no najprawdopodobniej dość wcześnie upadło jeszcze za Bolesława Chrobrego, ale na skutek najazdu cesarza niemieckiego Henryka II. No ale to był wielki sukces polityczny. Możemy powiedzieć, że tak, w 966 roku nasze państwo i społeczność przyjęła chrzest, ale jeżeli chodzi o taką terytorialną i część to w ogóle takiego pełnego ukształtowania, dopełnienia doszło właśnie podczas zjazdu gnieźnieńskiego poprzez powstanie arcybiskupstwa gnieźnieńskiego i to wszystko pod patronatem świętego Wojciecha. A później musimy pamiętać, że w czasie rozbicia dzielnicowego i wszystkich innych czasach, no tak właśnie archidiecezja gnieźnieńska łączyła całe państwo, dawne ziemie polskie, bo państwo właśnie rozpadło się na szereg drobnych księstw i tylko dzięki temu patronatowi świętego Wojciecha wiedziano, że to jest jeden kraj. No tak, i właśnie to było też moje kolejne pytanie, jak życie tego świętego i to, co go spotkało, wywarło jaki wpływ na losy naszego kraju i też konstytuowanie się państwa polskiego, no bo on był chyba nie do przecenienia, prawda? To, co przed chwilą też troszeczkę już pan profesor poruszył. Wielki intelektualista, człowiek bardzo skromny, tak jak pan redaktor mówił, no być może trochę coś tam, ale nie mówimy, czy jest przesadzony, czy nie przesadzony, wiemy, ale my mamy również zapiski
spadki takie, jak on również zarządzał, bo potem najprościej poznać pieniędzmi, którymi dysponował. Wówczas był taki, jak był biskupem praskim, była taka zasada, że wówczas jeszcze biskupstwa nie miały posiadłości ziemskich, niewolników, nie miały, on zresztą walczył bardzo z niewolnicą, wykupywał niewolników i no, otrzymywały po prostu w ramach państwa całego, otrzymywało takie, jakby taką dotację, całe biskupstwo otrzymywało. I on dzielił tę dotację w ten sposób, że sporą część przeznaczał na zwykłych kapłanów i sporą część przeznaczył, dużą część przeznaczał na biednych. Naprawdę na biednych. I co ciekawe, też gdzieś znalazłem taką informację, że miał na przykład dostać pieniądze niewykluczone, że od cesarzowej żony Ottona, tak, na pielgrzymkę do Jerozolimy, ale zrezygnował z niej, no i też oczywiście pieniądze rozdał ubogim. Rozdawał biednym, tak. Prawdziwy, przeniknięty religią i wielki intelektualista, bo o tym mało wiemy, a ja tak ostatnie badania właśnie dowodzą, że inspirował kilka utworów w Czechach, które powstały i zostały napisane, no my tego nawet nie znamy i nie wiemy, przez brata Dobrawy, żony Mieszka, to one powstały właśnie z inspiracji naszego Wojciecha. Można by pana profesora, tak jak mówiłem, zapowiedzi słuchać do rana, ale mam już umówionych kolejnych gości, więc bardzo muszę serdecznie podziękować za dziś, za dziękuję tą porcję chociaż. Dziękuję panu redaktorowi, dziękuję słuchaczom. Kłaniam się nisko, dziękuję uprzejmie. Poznański historyk, jak słyszeliśmy, wybitny mediawista, profesor Tomasz Jasiński był gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań. Przez 10 wieków, proszę państwa, jest święty Wojciech czczony w polskim kościele katolickim. Był, jak widzieliśmy, jak słyszeliśmy, bardzo ciekawym człowiekiem. Zdaniem prymasa polski święty Wojciech, to dziś wypowiedź z dzisiaj księdza prymasa może nas nauczyć wierności w codziennych wyborach, prostoty życia, wrażliwości na człowieka i wiary, że ze wszystkiego Bóg potrafi wyprowadzić dobro. Tak mówił dziś prymas Polski, zapraszając jednocześnie w niedzielę w Gnieźnie odbędą się uroczystości ku czci świętego Wojciecha, patrona Polski, dla większości pewnie tylko online.